Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku Andrzej Kudryjaszow już po amputacji nogi. Nie oznacza to jednak koniec problemów. Cóż za widowisko na Narodowym, wielkie święto żużla z Polakiem na podium. GKSŻ wezwała Marka Cieślaka i prezesa Ostrowi w sprawie mocnych wypowiedzi po kontrowersyjnym meczu. Wypadek Dominika Kubery, wiadomo jak poważny i ile potrwa powrót do zdrowia. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Zaczynamy od tematu Andrzeja Kudryjaszowa. Jak informowałem Was w poprzednich odcinkach, Andrzej był zmuszony zakończyć karierę z powodu choroby, a dokładniej raka płaskonabłonkowego. Były żużlowiec postanowił walczyć pomimo groźby amputacji nogi. Niestety komórki nowotworowe pojawiły się w innych miejscach jego organizmu. Niestety jego stan pogorszył się do tego stopnia, że lekarze nie mieli wyboru i chora noga została amputowana. Kudryjaszow podkreśla, że w końcu na jego twarzy pojawił się uśmiech, bo wcześniej ból był nie do wytrzymania. Zaczyna nowe życie, nie załamuje się i walczy dalej, bo fakt pozbycia się chorej nogi nie znaczy wcale końca problemów. Rosyjski żużlowiec z polskim obywatelstwem dalej będzie kontynuował leczenie chemioterapią i przebywa pod ścisłym nadzorem specjalistów. Kudryjaszow podziękował też kibicom, którzy wsparli zbiórkę stworzoną na jego leczenie. W sumie udało się zebrać już ponad 200 tysięcy złotych. Jedyne co możemy życzyć Andrzejowi to dużo zdrowia i wytrwałości. Poznaliśmy tegoroczny terminarz indywidualnych Mistrzostw Polski. Tak jak w zeszłym roku, w głównym cyklu będziemy oglądać trzy finały. Pierwszy 8 czerwca na torze w Rzeszowie, start o godzinie 19. Drugi finał odbędzie się 16 lipca w Pile. Tutaj zawody zaczną się o 15.30. W ostatniej rundzie najlepsi krajowi żużlowcy zmierzą się w Krośnie dokładnie 30 lipca. Start zawodów o godzinie 19. A kto według Was w tym roku wygra trofeum i założy czapkę Kadyrowa? A nie, przepraszam, czapki już nie ma. To kto według Was podniesie puchar za najlepszego polskiego zawodnika? Podzielcie się swoimi typami w komentarzu. A teraz szybkie newsy. Młody zawodnik Mateusz Borowiak został wypożyczony z Unii Leszno do Falubazu Zielona Góra. Mistrz Szwecji juniorów Kasper Henriksson został ściągnięty do startu Gniezno. Zawodnik został wypożyczony z Apatora Toruń. Zmieniła się data meczu 6 kolejki pomiędzy Falubazem Zielona Góra a Ostrowiem Ostrów. Spotkanie miało się odbyć 20 maja, jednak już wiemy teraz, że mecz został przełożony, a nowy termin zostanie podany niebawem. I jeszcze taki śmieszny temat, albowiem Ekstraliga przedstawiła daty spotkań 10 kolejki. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Ekstraliga chyba pierwszy raz w historii zmieniła nazwę hasztaga meczu. Wiecie, zazwyczaj skrót trzech pierwszych liter obu klubów tworzy tak zwany meczowy hashtag. W przypadku meczu Krosna z Włókniarzem pierwsze trzy litery tworzyłyby słowo krocze. W związku z tym najlepsza liga świata postanowiła dodać wilkom jedną literkę. Mała zmiana, ale dosyć ciekawa. Tymczasem lecimy dalej z newsami. Nowe informacje o stanie zdrowia Dominika Kubery. Przypomnę dla niewtajemniczonych, że Dominik miał wystartować w Speedway Grand Prix na Narodowym jako dzika karta. Niestety wypadek podczas kwalifikacji całkowicie zepsuł plany młodego zawodnika. Domin został zabrany z toru prosto do szpitala. Całe środowisko wyrażało swoje wsparcie, a fani Czarnego Sportu na oficjalne informacje, co się dzieje z zawodnikiem, czekali aż do poniedziałkowego południa. Niektóre media zaczęły wcześniej spekulować, że przerwa od startów przy pozytywnym scenariuszu potrwa kilkanaście tygodni, przy negatywnym być może nawet koniec sezonu dla Polaka. W poniedziałek trochę światła na sprawę rzucił wpis na profilu klubu zawodnika, czyli Motoru Lublin. Ten poinformował, że Dominik jest już po operacji kręgu TH12 i najbliższe tygodnie spędzi na powrocie do pełni zdrowia. Rokowania są więc dosyć obiecujące. Operacja przebiegła pomyślnie i z tego należy się cieszyć. Ile dokładnie potrwa przerwa Polaka, tego nie wie nikt. Bez wątpienia piątkowy wypadek Kubery stawia w złej sytuacji Motor Lublin, którego Domin był mocnym filarem. Najważniejsze jest jednak zdrowie. Przesyłamy Dominikowi słowa wsparcia i liczymy na jak najszybszy powrót na tor. A przechodząc już do samej rundy Speedway Grand Prix w Warszawie, zaskakująco świetnie przygotowany tor. Już od pierwszego biegu mieliśmy mijanki, walka na trasie była w praktycznie każdym biegu, nie zabrakło także wypadków i kontrowersji. Już w swoim pierwszym biegu na tor upadł Bartosz Zmarzlik, który został wykluczony z powtórki. To się dopiero nazywa jazda na rodeo. Do większych kontrowersji należy sytuacja z półfinału, gdzie Fredrik Lindgren niebezpiecznie postraszył Daniela Buleja, który był zmuszony przymknąć gaz. Wielu ekspertów uważa, że bieg powinien zostać przerwany, a Szwed z powtórki wykluczony. W
finale również doszło do stykowej sytuacji. Na tor upadł Jason Doyle po kontakcie z Bartoszem Zmarzlikiem. Sędzia za winnego uznał Australijczyka. Zawody wygrał właśnie szwedzki żużlowiec Fredrik Lindgren, który przed laty również wygrywał podczas zawodów w Warszawie. Na drugim miejscu znalazł się Jack Holder. Dla młodszego z braci Holderów było to pierwsze podium zawodów tej rangi. Na trzecim miejscu po wyśmienitej walce do końca uplasował się Bartosz Zmarzlik. A oto klasyfikacja główna cyklu. Przyznam się, że ja rzadko oglądam Speedway Grand Prix. Kto mnie zna, ten wie, że ja jestem typem ligowca, ale akurat te zawody sobie obejrzałem i kto jeszcze tego nie zrobił, niech szybko nadrabia zaległości. Obyśmy takie ściganie oglądali w każdej następnej rundzie. Rzecz jasna, gratulacje dla medalistów. Zdecydowanie jednak nie chcemy oglądać takich sytuacji, jaka ostatnio miała miejsce na długim torze w Niemczech. Podczas zawodów w Mulmshorn wypadkowi uległ Wolfgang Henselak. Niestety tor w tej niemieckiej miejscowości nie był wyposażony w dmuchane bandy. Pomimo półgodzinnej reanimacji zawodnika nie udało się uratować. Zawody towarzyskie weteranów przedwcześnie zakończono, nie dekorując zwycięzców. Rodzinie zmarłego zawodnika weterana składamy serdeczne kondolencje. Spoczywaj w pokoju. Główna Komisja Sportu Żużlowego wezwała do siebie na rozmowę trenera Orła Łódź Marka Cieślaka oraz prezesa Ostrowi Waldemara Górskiego po ich kontrowersyjnych wypowiedziach na temat meczu obu drużyn. Mówiłem o tym w ostatnim odcinku. Pojawiły się głosy, że pomimo złej pogody i nie do końca odpowiedniego przygotowania toru, sędzia przez naciski z góry nie miał wyjścia i ciągnął zawody aż do biegu ósmego. GKSŻ chciała skonfrontować wszystkie strony i wyjaśnić niejasności dotyczące meczu. Jak mogliśmy się spodziewać, nic nowego nie udało się ustalić. GKSŻ nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania względem osób uczestniczących w posiedzeniu. Do tego obie strony podjęły decyzję, że dalej tej sprawy nie będą komentować. Ja wszystkie swoje przemyślenia zawarłem w poprzednim odcinku, więc jeśli ktoś jest tego ciekawy, to zapraszam do obejrzenia tamtego materiału. Krótko powiem tylko od siebie teraz, że mam nadzieję, że takich sytuacji nie będziemy za często oglądać. Czas na podsumowanie piątkowych meczów pierwszej ligi. ROW Rybnik wygrał swój pierwszy mecz w tym sezonie, dopisując pierwsze punkty do tabeli. Natomiast Falubas Zielona Góra cały czas niepokonany. Skorpiony aktualnie utrzymują się na piątym miejscu w tabeli z 4 punktami na koncie. Jeśli chodzi o starcia w drugiej lidze, to w niedzielę mieliśmy okazję oglądać tylko jedno spotkanie. Start Gniezno wyraźnie wygrał u siebie z kolejarzem Rawicz 55-35. Jak zwykle w nadchodzący weekend czekają nas ekstraligowe emocje. Unia Leszno u siebie podejmie Włókniarza Częstochowa. Sparta Wrocław pojedzie walczyć o punkty do Grudziądza. A Pator Toruń na motoarenie zmierzy się z mistrzami Polski Motorem Lublin. A Wilki Krosno na swoim charakterystycznym torze pościgają się ze Stalą Gorzów. Cały czas przypominam o akcji dla Andrzeja Szymańskiego, żużlowa rodzina się razem trzyma. Ostatnio pojawił się filmik na kanale Strefa Żużla, który w skrócie opowiada historię byłego żużlowca. Wszystkie informacje jak pomóc znajdują się w opisie tego filmu. A tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wszystkich wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!